tak coś polubiłeś tę imprezę na Barbórkę Warszawską? No bo ta Barbórka to taka w zasadzie najfajniejsza impreza w całym sezonie. Cieszę się, że startujemy Subaru, cieszę się, że startujemy tak fajnym modelem, właśnie kultowym modelem, którym będziemy się, myślę, fantastycznie bawić. No i cieszę się też, że nie korzystamy z gotowych rozwiązań, tak? Tylko myślimy, jak poprawić samochód, jak skonstruować samochód, który może być względnie jak najszybszy i względnie jak najbardziej konkurencyjny. No i myślę, że jesteśmy blisko tego celu, który chcemy osiągnąć. No i cóż, no już czekać nie możemy się doczekać soboty i tej zaciętej rywalizacji. Porównasz ten model, którym startujesz na tym razie, do tej imprezy z zeszłego roku? No jest to zupełnie inny samochód tak naprawdę. Wizualnie podobny, ale mocowo nawet troszkę słabszy, co ciekawe, tak? Ale skoncentrujemy się tu na tym, żeby znaleźć trakcję, zrobić wszystko, żeby ten samochód jak najszybciej odjeżdżał z zakrętów, tak? Jak najszybszy był również w tych zakrętach. I myślę, że osiągnęliśmy bardzo dużo i że tym samochodem już będziemy w stanie nawiązywać rywalizację z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, czyli samochodami klasy R5, czy to też jeszcze mocniejszymi potworami. Dla Ciebie tegoroczna Barbórka to też dobra okazja, żeby się przypomnieć kibicom, bo nie mieli zbyt wielu okazji, żeby Cię oglądać na OS-ach w tym roku. Znaczy ja z kibicami się na wielu rajdach widziałem, tak? Więc to też nie jest tak, że żyjemy w złej relacji. Cały czas gdzieś się tam spotykamy. Troszkę nie z tej strony, z której bym chciał, no ale Barbórka no to impreza, na której trzeba być. Trzeba o sobie, tak jak powiedziałeś, przypomnieć. No i myślę, że przypomnijmy też o sobie z tej dobrej strony innym zawodnikom, tak? Że jednak cały czas jest szybkość, cały czas jest dobra forma i myślę, że nie każdy się będzie z tego powodu cieszył. Nie możemy nie zapytać o plany na przyszły rok. Będą te Mistrzostwa Europy Juniorów? Zobaczymy. 5 lutego rozpoczyna się pierwsza runda, bodajże miesiąc czy dwa miesiące później kolejna, także zobaczymy wtedy.